Na przestrzeni, czy na przełomie 2023 i na początku 2024 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świnicy wyszli z inicjatywą i dedykowali świętemu Janowi Pawłowi II już po raz piąty konkurs pod tytułem Historia Magistra Vita, więc historia nauczycielką życia, po to z jednej strony, aby upamiętnić sylwetkę wielkiego papieża Polaka, z drugiej ze strony po to, żeby kształtować na podstawie oddziaływania odnoszącego się do wzoru, do wielkiego Polaka patrioty, właściwe postawy osób pozbawionych wolności. Konkurs już od wielu lat cieszy się dużą popularnością. Osadzeni wykazują się nie tylko znajomością sylwetki Jana Pawła II, ale jednocześnie wielkimi umiejętnościami artystycznymi, co widać na prezentowanych pracach. W przyszłym roku oczywiście kolejna edycja konkursu. Mamy nadzieję również, że jego zwieńczenie odbędzie się tutaj w Świnickiej Katedrze, gdzie po raz kolejny będziemy mogli zaprezentować szerokiemu społeczeństwu walory artystyczne pracy osadzonych. Jak była mowa podczas rozstrzygnięcia konkursu, kiedy ogłaszał ksiądz kapelan, doskonale widać, że osadzeni angażowali się w udział w konkursie, odbywając karę w zakładach karnych całej Polski, albowiem były i zakłady karne we Włodawie, zakłady karne w Pińczowie. Z najodleglejszych zakątków kraju prace spływały do Aresztu Śledczego w Świnicy, gdzie zostały poddane werdyktowi jury, a następnie w dniu dzisiejszym uroczysta inauguracja wystawy właśnie z okazji 104. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. W dniu dzisiejszym, 25 czerwca, w katedrze pod wezwaniem świętego Stanisława i Wacława w Świdnicy odbyła się uroczystość z okazji otwarcia wystawy pokonkursowej prac w ogólnopolskim konkursie dla osadzonych Historia nauczycielką życia święty Jan Paweł II. W konkursie wziął udział 76 osadzonych z całej Polski. Nagrodzonych zostało 10 prac oraz jedno wyróżnienie.